Panie wójcie, znajdujemy się w zabytkowym obiekcie, w obiekcie, który w tym momencie doczekał się remontu. Co to za obiekt, krótka historia tego budynku i co widzimy? Znajdujemy się na terenie dawnej szkoły podstawowej w Piszczacu. Jest to budynek objęty opieką konserwatora zabytków, a co za tym idzie, jest wiekowy. Szkoła istniała do 1991 roku. Potem kolejno budynek spełniał różne funkcje. Był salą konferencyjną, odbywały się tutaj sesje Rady Gminy, znajdowała się tutaj siedziba Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, biblioteka, w późniejszych latach siłownia, świetlica, jaskółka, także bardzo dużo różnych funkcji pełnił ten budynek. Niestety nigdy nie doczekał się remontu. W momencie, kiedy pojawiły się środki na ten cel, postanowiliśmy z tego skorzystać, zresztą z sukcesem, co widać tutaj dookoła nas, za moimi plecami, odbywa się generalny remont. W zasadzie można powiedzieć, że zostają gołe mury, dosłownie gołe mury, bo nawet tynk jest zbijany. I wszystko zaczynamy na nowo. Szkoła dostanie nowe życie, budynek dostanie nowe życie, będzie się tu mieścić Gminne Centrum Kultury i Sportu. Oczywiście wiele atrakcji, bo przede wszystkim nowoczesna siłownia. Siłownia tu już była, z tym, że teraz będzie z prawdziwego zdarzenia, z nowym sprzętem, z różnymi udogodnieniami. Oprócz tego miejsce do zajęć tanecznych, ale nie tylko tanecznych, ogólnie różnych kursów, które u nas się już odbywają. Niemniej jednak siedziba nowa, w pełni wyposażona, to będzie duży plus. No i taka perełka w koronie to jest mini kino, które będzie właśnie tutaj na piętrze, na którym się znajdujemy. W jednej z sal będą odbywać się seanse. Sala na 30 osób, może nieduża, ale jest to takie nawiązanie. Potrzeby Piszczaca zdecydowanie wystarczy. Dokładnie, na potrzeby Piszczaca, gminy Piszczac wystarczy i to też jest taki troszeczkę powrót do przyszłości, o czym już niejednokrotnie mówiłem, bo takie kino kiedyś w Piszczacu było. Czy to jest też część ogólnego, dużego projektu, który trwa, rewitalizacja? Tak, to jest drugi etap rewitalizacji. Za chwilę rozpocznie się trzeci etap, czyli tutaj działka po sąsiedzku, można powiedzieć, też przy szkole. Będzie się odbywać przebudowa, w zasadzie budowa, bo tam w tej chwili jest łąka i jakieś dawne boisko asfaltowe do koszykówki, a będzie tu duży kompleks sportowy z bieżnią, z boiskiem ze sztuczną murawą, kortem tenisowym, boiskiem wielofunkcyjnym. Oczywiście wszystko oświetlone, monitorowane, z pełną infrastrukturą. Będzie na co popatrzeć. Jakie środki tutaj gmina zaangażowała, jakie pieniądze tutaj pracują? No tu muszę się nieskromnie pochwalić, ponieważ większość środków, tak, jakieś 80% kosztów kwalifikowanych to są środki z tak zwanej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Było to działanie, z którego korzystamy w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Natomiast wkład własny na całość inwestycji, te trzy etapy kolejne, udało się pozyskać z Funduszu Inwestycji Lokalnych, czyli tej tarczy antykowidowej dla samorządów. Także można powiedzieć, że w zasadzie 100% inwestycji jest finansowana ze środków zewnętrznych. To duży plus. O tym się dowiedziałem. Jeśli chodzi o ten budynek, to są dwa etapy. Pierwszy to jest remont. Kwota to jest 2 miliony, jak dobrze pamiętam, 2 miliony 750 tysięcy. Natomiast pozostałe 700 tysięcy idzie na wyposażenie. Panie wójcie, inwestycja dość duża, zarówno kwotowo, jak i ilościowo, kubaturowo. Ogromny budynek w samym Piszczacu. Na pewno do przetargu na wykonanie tych prac zgłosiło się wiele firm. Kto wygrał, kto wykonuje te prace, czy jest to firma sprawdzona? Rzeczywiście ofert było sporo, około chyba 6, jak dobrze pamiętam. Wszystkie firmy, które składały oferty, były, można powiedzieć, miejscowe. Wygrała firma PNB Paweł Niczy-Poruch Budownictwo z Białej Podlaskiej. Prace trwają. Prace trwają. Widzę, że termin póki co nie jest zagrożony. Nawet można powiedzieć, że ekipa uwija się bardzo szybko. Termin właśnie oddania? Październik 2021.